pobić. Ta studzienka została... Mirosław Weltrowski w ubiegłym roku stracił syna. Od tamtej pory codziennie jest na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławskiej. W starej części nekropolii wydzielono kwatery, w których pochowane są zmarłe dzieci. Rodzice są oburzeni tym, w jakim stanie są alejki na cmentarzu i części wspólne. Pan Mirosław oprowadza nas po miejscach, w których śmieci zalegają od kilku miesięcy. Wkład od znicza leży cały czas. I nawet nikomu się nie chciało. Proszę zajrzeć głębiej. Chwasty, puszki, stare znicze, plastikowe butelki, a nawet powalone konary drzew. To wszystko praktycznie między nagrobkami. Wyglądało to tak. I tak było od sierpnia do zeszłego tygodnia. Jak usuwali to drzewo, to przyszli tu, obcięli, rzucili i poszli. Pan Mirosław zaznacza, że sprawę kilkakrotnie zgłaszał do administracji cmentarza, ale niestety bezskutecznie. Ta część cmentarza nie jest sprzątana. I nie chodzi mi o wnętrze kwater, o tereny między grobkami, ponieważ tym się zajmujemy my, tym się zajmują rodziny. I to jest wybór każdego z nas, czy chce, żeby ten grób wyglądał tak czy inaczej. Chodzi nam wyłącznie o miejsca, które otaczają te kwatery. To ten kawałek cmentarza to jest dla nas świętość. Z zarzutami wskazanymi przez rodziców udajemy się do administracji cmentarza. Ta mieści się w budynku przy wejściu na nową część nekropolii. Mariusz Knyspel, kierownik cmentarzy komunalnych, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak podkreśla, służby porządkowe regularnie dbają o czystość. Pracujemy cały czas na cmentarzu, mamy okres jesienny, liście lecą, nawet mamy przykład dzisiejszego dnia, jest wiaterek. Sprzęt pracuje cały czas na cmentarzu, ogarniamy cmentarz. Tylko czy taka sytuacja na cmentarzu powinna w ogóle mieć miejsce? Pan Mirosław wylicza, że wystarczy wysłać tu pracownika wyposażonego w grabie, sekator i taczkę i to załatwi temat. Jak dodaje, o ten teren administracja powinna dbać tak, jak miasto dba o starówkę czy parki, a tego niestety brakuje. To, że deptak jest sprzątany codziennie, to jest dlatego, że ludzie po prostu śmiecą, bo taka jest natura ludzi. Na cmentarz też przychodzą ludzie i też śmiecą, z tego samego powodu, co i deptak. Dlaczego wobec tego cmentarz nie jest sprzątany? Rodzice zmarłych dzieci dodają, że na cmentarzu coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu i kradzieży i że tą sprawą kierownictwo także powinno się zająć. Jest tyle sytuacji, dekoracje z grobów giną. Administracja cmentarza zaznacza, że robi co w jej mocy. Obecnie trwają przygotowania do Wszystkich Świętych. Kierownik zapewnia, że przed pierwszym dniem listopada przy kwaterach, w których pochowane są dzieci, będzie porządek.